We wtorek 2 kwietnia bieżącego roku w Szkole Podstawowej w Rojowie odbyły się kolejne konsultacje dotyczące przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S11. Przypomnijmy, że planowana droga relacji Koszalin-Bytom o długości 550 km przebiegać ma przez 4 województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie. Trwają prace projektowe dla odcinków drogi ekspresowej S11 w Wielkopolsce. To w sumie prawie 280 km nowej trasy północ-południe. Dotychczas w Wielkopolsce powstała bardzo niewielka część tej trasy, jak zachodnia obwodnica Poznania, a także obwodnice Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego i pierwszy etap obwodnicy Kępna. Po zakończeniu prac nad wyznaczeniem korytarzy dla przebiegu S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski-Kępno rozpoczęły się prace nad stworzeniem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Pierwszym etapem w tym kierunku są konsultacje społeczne. Przyjechaliśmy do mieszkańców gminy Ostrzeszowa z pewnymi propozycjami przebiegu drogi ekspresowej S11, zlokalizowanym oczywiście w tej gminie. Przyjechaliśmy po to, żeby wysłuchać uwag, sugestii, żeby przede wszystkim mieszkańcy znają ten teren i wiedzą, w jakich miejscach potrzebne będą przejazdy, w jakich miejscach chcieliby, żeby te drogi lokalne były skomunikowane, i po to tutaj przyjechaliśmy, żeby wysłuchać. Jaki będzie kolejny krok? To będzie taki, że sporządzimy raport z konsultacji społecznych, tutaj spotkań informacyjnych, no i będziemy wiedzieć, w którą stronę mamy pójść. Oczywiście będziemy procedować wszystkie trzy warianty, które są na terenie tej gminy. Po tym, jak przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmy projektowej Trakt przedstawili 3 zaprojektowane warianty przebiegu trasy, głos zabrali mieszkańcy. Problem jednak w tym, że żadne z proponowanych rozwiązań nie spełnia oczekiwań większości obecnych na spotkaniu. Pojawiły się głosy, że odrzucony wcześniej wariant numer 4, przebiegający w pobliżu Centrum Wiedzy i Nowych Technologii Cwint w Parzynowie, był najkorzystniejszym dla większości mieszkańców gminy. W tym temacie o pomoc poproszono obecnego na sali posła Jana Mosińskiego. Tutaj już mieszkańcy sołectwa sygnalizowali, że będą do mnie pisać wniosek, aby jednak zasygnalizować Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, aby być może powtórzyć konsultacje społeczne z tym czwartym wariantem, tak aby mogli się mieszkańcy też wypowiedzieć. Moim zdaniem te konsultacje były z lekka ograniczone, okrojone właśnie brakiem tego wariantu czwartego. Ja nie przesądzam, że ma być tak wzięty pod uwagę, ale przynajmniej powinien być omówiony tu na tym spotkaniu, bo to są przecież konsultacje. Nie ma tego wariantu w ankiecie, a więc ankieta też nie jest pełna. Przeciwni ponownemu rozpatrzeniu wariantu numer 4 byli m.in. mieszkańcy Parzynowa, którzy sugerowali, aby takie konsultacje odbyły się również na terenie gminy Kobyla Góra. Z wypowiedzi dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynikało jednak, że przywrócenie do ponownych prac odrzuconego wariantu jest niemożliwe. Nadziei nie traci jednak burmistrz Ostrzeszowa. Myślę, że jest nadal możliwość, żeby zaspokoić zapotrzebowanie zarówno mieszkańców gminy Ostrzeszów, jak i gminy Kobyla Góra, którzy przeciwko temu wariantowi czwartemu mocno protestowali, stąd też on został wyeliminowany. A jednocześnie, żeby zagwarantować nam inwestycję, która naprawdę przyczyni się do rozwoju i wyrzuci z terenu miasta cały tranzyt. Radna zarazem Sołty z Olszyny Marcin Kokot oficjalnie opowiedział się za wariantem numer 3. Że wariant numer 1, zarówno jak i wariant numer 2 przebiega między domami, które znajdują się na Olszynie, jak również blisko sąsiaduje z Bełczyną, czyli też walorem turystycznym. Wariant numer 3 jest najbardziej optymalnym dla Olszyny, ale myślę, że dla całej gminy, nie tylko Olszyny, również dla sołectwa Bledzianów, sołectwa Kozły, Niedźwiedź, również dla miasta Ostrzeszowa. Na aspekcie przyrodniczym skupił się z kolei Bolesław Grobelny. Żaden z wariantów nie odpowiada kryteriom ochrony środowiska. Wszystkie są usytuowane po zachodniej stronie, a więc wiatry wiejące, a 70% wiatru wieje z zachodu, będzie wiało na Ostrzeszu. Następnie przecinany drogą ekspresową będzie najpiękniejszy odcinek ziemi ostrzeszowskiej. Wzgórza, doliny i kotlinki, źródełka, źródliska, następnie stanowiska lęgowe rzadkich ptaków i rzadkich roślin. Stanowiska ptaków takich jak na przykład kobus, soku kobus, roślin, kruszczyk błotny, pełnik europejski i wiele innych. Nie czas by wymienić, bo są chronione całkowicie, częściowo i są rzadkie i bardzo rzadkie w samej Wielkopolsce tylko. Pominięto zupełnie wariant wschodni, który mógłby przebiegać po terenie płaskim. Dodatkowo, jeśli Państwo przyjrzycie się, każdy wariant powoduje wycięcie ogromnej ilości lasów.
Poruszano również kwestię bliskości rzeki Złotnicy z proponowanymi wariantami. Pojawił się również temat działek, przez które pierwotnie miała biec S11. Ponad dwugodzinna dyskusja była pełna emocji. Hryniewiacka wielokrotnie zapewniała, że etap projektowania jest bardzo skomplikowany i bierze w nim udział wielu fachowców. To, co w tej chwili zaprojektujemy, to, co zostanie zrealizowane, będzie już na zawsze na mapie Polski. W związku z tym musimy patrzeć niezwykle szeroko i starać się w jak najlepszy sposób tę drogę zaprojektować. I tu Państwu oświadczam i przyrzekam, że będzie to całkowicie transparentne. Będzie to z poszanowaniem różnych głosów i myślę, że po to tutaj, tak jak Pan słusznie zauważył, myśmy tutaj przyjechali, żeby skonsultować z Państwem, po pierwsze, który z wariantów uważacie Państwo za najlepszy. Przyszliśmy po to, aby przekonać się, czy te poprzeczne przejazdy, które zaprojektowaliśmy, czy one są wystarczające, czy też nie. I tutaj również namawiam Państwa serdecznie, abyście to w ankietach napisali, tak? Że w tym miejscu, na tej drodze gminnej, potrzebny jest przejazd gospodarczy czy też wiadukt. Zadowolony z przebiegu spotkania był burmistrz Patryk Jędrowiak. No ja myślę, że spotkanie wniosło wiele, bo faktycznie mieszkańcy mogli wypowiedzieć swoje postulaty. No i to, co najważniejsze, my też mogliśmy przekazać jako samorząd już bezpośrednio stanowisko, które zostało wypracowane na naprawdę wielu spotkaniach sołeckich w takich miejscowościach jak Niedźwiedź, Kozły, Bledzianów, Rojów czy Olszyna, czy również na terenach miejskich, że wariant pierwszy i drugi są wariantami naprawdę niekorzystnymi dla miasta i gminy Ostrzeszów. Natomiast wariant trzeci też rodzi pewne wątpliwości, szczególnie na terenie sołectwa Rojów i stąd też postulaty, żeby wraz z wariantem trzecim wrócić do prac nad wariantem czwartym, żeby mieć wybór i móc porównać przebiegi obu tych wariantów. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez projektantów, w każdym wariancie przewiduje się budowę 6 węzłów: Przygodzice, Antonin, Ostrzeszów Północ, Kobyla Góra, Kępno Północ i Baranów, budowę jednej pary miejsc obsługi pojazdów oraz obwodu utrzymania drogi. Aktualne plany przewidują, że prace projektowe i przygotowawcze do budowy drogi ekspresowej nr 11 na odcinku Ostrów Wielkopolski - Kępno powinny zakończyć się w 2022 roku. Sama budowa powinna się rozpocząć w 2022 roku i zostać zakończona w 2026. Oczywiście pod warunkiem, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyska finansowanie na ten cel. Jeszcze przez 2 tygodnie mieszkańcy gminy Ostrzeszów będą mogli wypowiedzieć się w specjalnej ankiecie na temat planowanej budowy S11. Zostawiliśmy ankiety, które prosimy, żeby w ciągu 14 dni wypełnić i przesłać do nas lub złożyć do gminy i dzięki temu poznamy preferencje mieszkańców. To, w jakim wariancie, jaki przebieg chcieliby mieszkańcy na swoim terenie. Wypełnione ankiety można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie. Ankiety będzie można też przesłać pocztą elektroniczną na adres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, ulica Siemirackiego 5A, 60763 Poznań lub na adres e-mail sekretariat poznan@gddkia.gov.pl.